ale na pewno pierwszym spotkaniu bluesowym, ponieważ no, to tak powstało jakby z dnia na dzień. Niemalże wczoraj rozmawiałem ze swoim kolegą. Zrobimy w Karniewie Centrum Bluesa. Jak on mówił, Centrum Blucha. Dzisiaj on już jest w innych przestrzeniach, a my robimy koncert jego pamięci. Koncert pod hasłem Gramy Bluesa dla Bogusia. Na razie tak ogólnie was witam wszystkich tutaj bardzo serdecznie, przyjaciół, sympatyków, rodzinę VIP-ów, wszystkich muzyków, wszystkich tych, którzy się zgromadzili wokół tego właśnie naszego karniewskiego Centrum Blucha. Za chwilę przed wami zagra zespół Park Jurajski. Jak mi powiedział Krzychu, ja sobie pomyślałem, że taki bogatszy zespół, bo będzie ich tutaj wielu. Jak oni u mnie występowali, było ich chyba 4 czy 5. A Krzychu mówi tak, nie bogatszy, a biedniejszy. Biedniejszy o lidera. Biedniejszy o Bogusia Krajewskiego. Dzisiaj jego pamięci koncert. Za chwilę Park Jurajski przed wami, a za chwilę dalsze wspomnienia, dalsze relacje i bawcie się dobrze. Będziemy jeszcze tutaj z tej sceny pozdrawiać, witać, a wam życzę wspaniałej zabawy. Przede wszystkim tego, żeby tutaj był ten duch Blucha. Tutaj z tyłu za mną właśnie jest taki fajny portret, jeżeli ktoś go nie znał, bo wiele osób go nie znało. To jest on w swoim słomianym kapeluszu z gitarą Gibson, którą objeździł cały świat. Przyjaciele Bogdana, czyli Park Jurajski, Karniewo 2013, gramy bluesa dla Bogusia! Coś nam tu jeszcze troszeczkę brzęczy. Słuchajcie, to w takim razie zróbmy może tak. Ja pozwolę sobie przywitać w takim razie, bo od tego może powinienem zacząć. Myślałem, że zrobimy to później, bo na początku zawsze są takie szumy i gwary. To przyciszcie trochę to, ja sobie pozwolę przywitać. Przywitam serdecznie rodzinę Bogdana, która tutaj przybyła, Brzankowie, wraz siostrą, żoną brata, tak? Witam was bardzo serdecznie. Chcecie coś powiedzieć tutaj na scenie? Ja wiem, że nie wszyscy wiedzą, kto to był Bogdan Krajewski. Ja tu dużo nie będę mówił na ten temat, natomiast jeżeli ktoś by chciał się doczytać, dowiedzieć więcej, www.gogkarniewo, tam jest pełen cały artykuł. Ja dzisiaj jeszcze trochę będę wspominał jego wydarzeń, z kim grał, jak grał i trochę będziemy o tym mówić. A tymczasem zapraszam bratanka Bogusia, który chce coś tutaj, czymś się z nami podzielić. Witam wszystkich. Zapraszamy serdecznie na koncert ku pamięci mojego streja Bogdana Krajewskiego. Wielki muzyk bluesowy, tak jak Krzysztof powiedział, jeżeli chcecie poznać, kim był, na stronie internetowej więcej informacji. W imieniu rodziny chcieliśmy przekazać gitarę, na której grał, gitarę akustyczną, na której wiele dzieciaków nawet z tych okolic gdzieś tutaj się uczyło. I zostawić ją ku pamięci właśnie w Domu Kultury Karniewo, żeby każdy, kto będzie chciał nauczyć się gry na gitarze, tak jak Bogdan propagował tą formę,
mogli się na niej szkolić, mogli na niej grać. Nie chcemy, żeby leżała u nas nieużywana. Chcemy, żeby w tej gminie, w której spędził ostatnie lata życia, była używana, żeby dzieciaki uczyły się na niej grać, żeby była wykorzystywana i cały czas w życiu. Dziękujemy za przybycie, miłej zabawy. Wow. Dzięki. A ja myślę, że ta gitara nigdy nie zardzewieje. Będzie wisiała w pobliżu tego właśnie wizerunku tutaj Bogusia. I jego dobry duch, zobaczcie, już właśnie nad nami działa, bo trochę padało dzisiaj, a teraz zobaczcie, co się dzieje. Jest piękna pogoda, jest coraz cieplej i mam nadzieję, że będzie naprawdę gorąco tu za chwilę. I dziękuję Ci serdecznie za to, że przybyliście. Dziękuję całej rodzinie, dziękuję, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, mimo tym smutku. To chciałbym, aby to wydarzenie dzisiejsze, które nosi to miano, wiesz, gramy bluesa dla Bogusia, żeby to wydarzenie było, nie wiem, czy za rok, czy za dwa, czy za kolejne. Chciałbym, aby ono trwało. Bo Bogdan z nami żył tutaj raptem 4 lata. Ale kawał dobrej roboty zrobił. Zaraził ludzi dobrą muzyką. Dzisiaj właśnie kawałek tej dobrej muzyki usłyszymy. Kawałek tej dobrej muzyki. Ludzi, którzy z nim grali trochę więcej niż ja z nim spędziłem tego czasu. I Wam życzę tych miłych wrażeń. Wow.